bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o białej szałwii. Jest to zioło, jest to roślina bardzo często stosowana do oczyszczania ludzi, oczyszczania pomieszczeń. Zwana jest również indiańską szałwią. Jest bardzo aromatyczna. Jej liście mają taki biały meszek. Można ją kupić w dwóch formach, albo w takiej formie luźnych liści. Ja tutaj mam jeszcze akurat pozostałości białej szałwii z mojej hodowli. Kupiłam ziarenka, wyhodowała się roślinka, także wygląda to dosyć ładnie, suszona przez siebie. Można ją kupić właśnie w formie takich liści. Można ją również kupić w formie pęczka. I to tak naprawdę dla mnie jest forma znacznie wygodniejsza, jeżeli oczyszczam pomieszczenia, dlatego że tutaj jest za co złapać, zapalamy i rozżarzamy tutaj tą końcóweczkę i możemy bardzo ładnie obejść całe pomieszczenie. Oczyszcza się nią i aurę pomieszczeń, i aurę rzeczy, przedmiotów, ale także ludzką aurę. Jeżeli chodzi o takie zdrowotne czynniki, jest bakteriobójcza i uzdrawia. Stosowana była również jako roślina lecznicza. Jeżeli energie są zrównoważone, pali się, żarzy w bardzo ładny sposób, nie trzeba jej rozdmuchiwać. Natomiast jeżeli ciężko jej się przebić przez negatywne energie, to tutaj przygasa, trzeba dmuchać, żeby dobrze się paliła. Także tutaj również już w trakcie oczyszczania możemy mieć wgląd w to, za co się wzięliśmy, czyli czy ktoś jest czysty, czy jakaś dana osoba jest dobrze oczyszczona, czy dane pomieszczenie wymaga jeszcze jakiejś naszej akcji i tutaj naszego oczyszczania. Chciałam też Państwu powiedzieć, jak oczyszczać, dlatego że bardzo często Państwo pytacie, i czy to będzie oczyszczanie białą szałwią, czy to będzie oczyszczanie naszymi rodzimymi ziołami, czy kadzidłami innego rodzaju, na przykład kadzidłami żywicznymi. Oczyszcza się podobnie i myślę, że to będzie ważne. Jeżeli oczyszczają Państwo jakimikolwiek kadzidłowcami albo kadzidłami żywicznymi, starajcie się Państwo, żeby to były rzeczy naturalne. Bardzo ładnie oczyszcza się na węgielkach trybularzowych. Taki węgielek trybularzowy wygląda w ten sposób. Ściśnięty, jego się podpala, on tak fajnie bardzo iskrzy w momencie, kiedy się rozżarza. Mamy tutaj zagłębienie dołek, ja już mam czarne palce, w którym możemy nasypać kadzideł, bądź tych liści szałwii faktycznie, które są tutaj, no, nie w takim pęczku. I wtedy okadzamy pomieszczenie, obchodzimy pomieszczenie z kadzielnicą. Natomiast, tak jak mówiłam, możemy rozżarzyć czubek białej szałwii i tak naprawdę okadzić mieszkanie, czy też osobę, którą się zajmujemy. I teraz tak, jak okadzamy pomieszczenia, bo to jest chyba najważniejsze, właśnie do tego służy szałwia. Bardzo często Państwo pytają, okna zamknięte czy otwarte. Robimy to w ten sposób, zamykamy wszystkie okna i przystępujemy do oczyszczania, stając tyłem do drzwi wejściowych. I jeżeli chcemy coś napędzić w życie, zawsze robimy to zgodnie ze wskazówkami zegara, jeżeli chcemy odpędzić w stronę przeciwną, czyli pod prąd wskazówek zegara, i w ten sam sposób oczyszczamy białą szałwię. Zapalamy, ona się żarzy i przyjmujemy, że idziemy za prawą ręką po każdej ścianie. Ja to zawsze robię w ten sposób, że od góry do dołu okadzam. Tutaj jeszcze zawsze zaklęciem wzywam z żywioły i proszę duchy tej białej szałwii o to, żeby okadziły mieszkanie, czyli jeżeli okadzam u kogoś z Państwa, to możecie usłyszeć, że szepczę, czyli takie szeptuchowskie metody. I w każdym kącie robię jeszcze 7 obrotów, również w przeciwną stronę do wskazówek zegara. I w ten sposób zamykam koło, że znowu znajduję się w miejscu, w którym zaczęłam, czyli tam, gdzie stanęłam tyłem do drzwi wejściowych. I tutaj każdy załom, każdy róg, każdy mebel jest okadzony, także to jest bardzo dobry sposób. Taki pęczek bardzo często starcza na 2 oczyszczenia nawet dużych domów, bo już mniej więcej wiem, jak to się robi u Państwa w mieszkaniu. Bardzo często możemy taki pęczek użyć naprawdę kilkukrotnie, tylko wtedy dobrze odgasić czymś, co się nie zapali, ceramiczno-żelazno-muszlowym, i nie będzie kłopotu. Jak okadzamy
rzeczy. Rzeczy okadzamy po prostu kąpiąc je w dymie, czyli leci dym, biała szałwia, żarzy się i tutaj przekładamy czy karty, czy jakieś talizmany, czy rzeczy, które chcemy oczyścić. Także to jest sposób dosyć prosty. Natomiast jak okadzamy człowieka? Jeżeli potrafimy wizualizować, będzie to bardzo proste. Wtedy wizualizujemy sobie czakry jako centra energetyczne. Pamiętamy, że czakra korony otwiera się w górę, czakra korzenia w dół. Nasze czakry tutaj, splot słoneczny, serce, gardło, czakra sakralna otwierają się z przodu i z tyłu w tą stronę. I jeżeli oczyszczamy siebie, to również lewoskrętnie wyobrażamy sobie taki wirek, który bierzemy szałwię i wirek, który wyciąga lejek, tak brudne rzeczy z tego naszego centra energetycznego. Oczyszczamy od dołu w górę, jeżeli napędzamy dobre rzeczy od góry w dół, czyli oczyszczamy od czakry podstawy, tutaj idziemy w dół i ten lejek czyścimy i wyrzucamy za siebie. Potem mamy czakrę sakralną, lejek czyścimy z brudów, wyrzucamy za siebie. No i to samo tutaj do czakry korony właśnie w ten sposób robimy. Jeżeli czyścimy, musimy ustalić intencje. Oczyszczam ten dom z, oczyszczam tego człowieka z, oczyszczam ten przedmiot z i tutaj wstawiamy negatywnej energii, z wszystkiego co negatywne, także ta intencja musi być. Potem już po oczyszczeniu mieszkania bądź człowieka otwieramy okna i musimy zaprogramować mieszkanie na pozytywne rzeczy. Tu już czujemy zmianę atmosfery mieszkania, ale wtedy możemy zapalić swoje ulubione kadzidło, swój ulubiony olejek w kominku zapachowym, świece. Też z intencją ładuję ten dom, tutaj trzy kropki, pozytywną energią, dobrobytem, ładuję ten dom, prawda, czyli mamy wyczyszczone, mamy puste miejsce, energia nie lubi próżni i tak naprawdę tą próżnię trzeba zapełnić czymś dobrym. I w ten sposób z intencją zapełniamy dom, człowieka, właśnie dobrą energią. Cóż jeszcze robi biała szałwia? Przede wszystkim zabezpiecza ludzi i miejsca podczas rytuałów magicznych. Także ona jest bardzo często używana właśnie w ten sposób jako kadzidło, jako dym, jako ten żywioł, który jest powietrzem, ale również zabezpiecza. Zmienia całkowicie atmosferę mieszkania i to można od razu poczuć. Chroni przed wampirami energetycznymi i odcina istniejące już połączenia, także może złego demona z nas nie wywali, ale połączenia wampiryczne na pewno tutaj zniweluje. Pobudza mądrość, pomaga w uzdrawianiu ciała, łagodzi stany niepokoju, stany przygnębienia, dobrze działa zdrowotnie na nadciśnienie, bo uspokaja zwyczajnie. I jest taki też bardzo dobry sposób oczyszczania ciała. Tutaj oczyszcza się oczy, usta, uszy, serce i stopy. I to w tej kolejności, czyli oczy, usta, uszy, serce i stopy. Mówiąc swoje intencje, na przykład oczyszczamy oczy, aby dostrzegły w nas prawdę, piękno naszej Matki Ziemi, dary zesłane przez tą Matkę Ziemię, miłość jednoczącą nas z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem. Wtedy kąpiemy oczy w dymie. Oczyszczamy usta, by wypowiadały prawdę. Oczyszczamy uszy, by słyszały prawdę i mogły pomagać ludziom, by były czynne na ludzką biedę, żeby usłyszeć ludzkie potrzeby. Oczyszczamy serce, aby czuło prawdę. I oczyszczamy stopy, aby prowadziły nas ścieżką prawdy. Także tutaj takie oczyszczanie również już nie czakralne, a po prostu oczyszczanie ciała ma miejsce. Biała szałwia, bardzo dobry wybór. My oczywiście na swoim gruncie tutaj polskim mamy różne magiczne zioła, które również możemy zbierać, suszyć i spalać. Tak naprawdę każde zioło ma swoje właściwości. Ale biała szałwia również jest bardzo takim mocnym i pozytywnym środkiem do odcinania tego wszystkiego, co negatywne. Także zachęcam do posiadania w swoich magicznych zbiorach, czy to wyhodowanej. Jako Zosia Samosia i czarownica, która stara się wiele rzeczy robić samemu, tak jak mówię, wyhodowałam, zebrałam, mam. Przy czym z 20 ziarenek i jedno zielsko to nie jest może rewelacyjny wynik, dlatego jednak ja zużywam tej szałwii bardzo dużo i po prostu ją kupuję. Natomiast poznają ją Państwo po rewelacyjnym, no właśnie, to jest taki i świeży, i cytrynowy trochę zapach. Natomiast najlepiej pali się ta, tak naprawdę, która ma taki łagodny, biały meszek. Także mogą Państwo sobie dobierać. Dla mnie najwygodniejsza forma białej szałwii.
No dobrze, dziękuję za uwagę. Spotykamy się w następnym filmiku i następnym razem. Mam nadzieję, że również będę miała coś ciekawego do przekazania. Do zobaczenia.